No dobrze, witamy na kolejnej sesji Dawn of Defiance, czyli... Dobra, zacznij od nowa. Dobra. Tu będzie cięcie. Ale tak naprawdę go nie zrobię, żeby było. Witamy na kolejnej sesji Dawn of Defiance, Star Wars Saga Edition. Jesteśmy w mieście Zarra na planecie Kato Neimodia. Po tutejszych wojażach i tak dalej, to co nasi midosińscy ostatnio osiągnęli, zostali napadnięci przez kogo? Jakieś tam węże? Coś z wężami mieli? Coś tam? Nie wiem, zabiliśmy ich. Zmolestowano z... Gang żmij. Przynajmniej tak się... takie... Jedną zmolestowaną słownie kobietę z jej przyjaciółmi. Tak jest. Tak. Oni już nie żyją, ale to szczegół. No nie wszyscy. Natomiast nasi towarzysze złupili sobie ich ścigacze. Ścigacze poszły, że tak powiem, w obroty. I teraz można zobaczyć, że są bardzo namiętnie używane przez trójkę z naszych przyjaciół, która sobie bawi się nimi, jeżdżąc po zniszczonych, opuszczonych uliczkach Kato Neimodii. Tak dokładnie. Dziwne odgłosy robiąc. Mało tego, przy tym wszystkim strasząc straszliwie okoliczną populację, która przyzwyczajona do głosów ścigaczy, dźwięków znaczy się, od razu czmycha pospiesznie co to dalej, spodziewając się, że to gangsterzy jacyś. A wy co robicie? Na czym stanęła ostatnia sesja i co mieliście zrobić? Się tak spytam, żebyście sobie odświeżyli troszeczkę. Bo prawdopodobnie ktoś coś źle zrozumiał i pewnie teraz nie wie, co się dzieje. Mieliśmy znaleźć jakiegoś chata, który... handluje niewolnikami. Który handluje właśnie niewolnikami. Nawet Jedi handluje, co jest w ogóle dramatyczne dla naszego Jedi. Tak. I szliśmy do karczmy. Karczmy. Żeby się napić. Karczmy! Do paru. Znaczy dostaliście informację, że taki istnieje i kierowaliście w danym kierunku, kiedy zostaliście zaskoczeni przez ten gang. I nie daliśmy im szans. Tylko jeden z nas, i nie powiem kto, prawie padł przez swoje, no cóż, zainteresowanie płcią przeciwną. Ponieważ panom gangerom się nie spodobało, jak się wyraża o ich szefowej. No to raczej szefowej się nie spodobało, jak się wyraża o niej. A tak, czy Jill sobie odliczył ilość tych medkitów? Tak, właśnie. Patrzę. Trzy zużyłeś? Dwa. Na siebie i na Sondora. Okay. I mam ich... Trzy teraz. Miałeś tak, pięć, w takim razie trzymasz. Juri, takie pytanie, tak. Czy na swoje subbajki możemy wziąć jeszcze jedną osobę, czy to jest tylko i wyłącznie jednoosobowe? Możecie wziąć jeszcze jedną osobę, spokojnie. No to ja biorę Jilla, bo całkiem lubię jego towarzystwo, odkąd razem hakowaliśmy pewien terminal. Całkiem przyjemne wydarzenie, muszę przyznać. To Torian wspomina, jak hakowali, jak przekradali się przez pasy Petorna i jego stawę. Tak słyszałem jeszcze drogą, ty Juri odpisałeś mi z medical kita, dwa medpaki, ja już sobie odpisałem od tego medpaki, bo mam osobno medpaki z medical kita. I już na poprzedniej sesji sobie odpisywałem, więc... Tak? Tak. Aha, dobra, bo ja w takim razie, to ile miałeś ich? Tak, 7? Tak, bo z tej ich bazy medycznej, nie? Aha, dobra. Zyskałem tyle. Torian trochę nieprzychylnie patrzy na to, żeby Dorn wsiadał razem z Connorem do jednego ścigacza, ale w sumie jak przegra zakład, to wygra zakład. I właśnie na poprzedniej sesji
Torian wpadł na pomysł, żeby się założyć, kto pierwszy z naszej drużyny padnie i byśmy wszyscy przegrali, bo Sandor już był u nieba bram. Niestety wszyscy uciekli i wszyscy są dalej w grze. A raczej Connor i Dorn są dalej w grze. No dobrze. W takimż bądź razie... Ktoś ma problem. Co możemy dalej? O, Karto... Karto ma problemy z połączeniem. Co nas nie słyszy. No, tak bardzo go popolało. Nie masz, nie wiem, odłączonych słuchawek, wyciszonego Skype'a? Co powie? No, teraz musimy skrywać Dorna pod tego. Musimy zmienić mu płaszczyk i tego, i maskę mu ubrać jakąś. Tak. Hello Kitty! Jeszcze bardziej będzie dziwnie wyglądał, niż już wygląda. To by było ciekawe. No ale dobrze. W takim razie słucham waszych dalszych deklaracji. Co macie do zrobienia? Jesteście póki co na opustoszałych, brudnych ulicach. Jedziemy do baru. Mhm. A potem mały shopping dla Dorna. Dokładnie. Najpierw mieliśmy iść do knajpy, jakieś speluny. Posłuchać tego, co tutajsi mają do powiedzenia. No. A Connor, patrząc na jego czerwone skórzane gacie i dwa czerwone bandoliery, zna się na modzie. Dokładnie. Dobrze. Tak też jadą sobie takie wesołe chłystki. Ja tutaj mogę was przesunąć na boczek. Będziecie sobie mieli te swoje fistachy. Natomiast to usunę. Jezus, ale co ty robisz? Ale to dwie. Moje autko mi zginęło. Póki my żyjemy. A, bo tutaj nie... Sorry, zaraz wam... z jakiegoś powodu... A nie, jesteście widoczni, co? No jesteśmy. Po prostu wszyscy poszli na bok, tylko ja w dół. No to szarpie strasznie. Trafiłem w krzok. No dobrze. No. Docieracie po kilku minutach drogi. W sumie tymi słupbajkami, tymi ścigaczami, nie wychodzi wam to wcale szybciej, niż byście szli na pieszo, ponieważ musicie się co jakiś czas zatrzymywać, żeby nawigować się po zniszczonych ulicach, dopytywać ludzi, którędy, gdzie i tak dalej, a oni, słysząc tylko nadlatywanie tych waszych ścigaczy, już czmychają lub kryją się gdzieś. Więc Connor poluje na staruszki, bo one najwolniej biegną. No, znajduje się kilka oczywiście. Dają wam wskazówki, żaden problem. Aż w końcu docieracie do takiej knajpy, która znajduje się przy w połowie zawalonym magazynie jakiegoś potężnego sklepu. Tudzież trudno powiedzieć, to może być hala, która niegdyś była jakimś wielkim domem handlowym i to dość ekskluzywnym. Teraz jest oczywiście zarwana, gdzieś tam jeszcze pozostałości pięknych żyrandoli roztrzaskane na podłodze, potraktowane tak ostrzałem dość intensywnym jeszcze ze czasów wojen klonów, czego nikt nie posprzątał zdecydowanie. Jest skromna knajpka, która się zowie Federacyjny Kaprys. I kiedy parkujecie sobie przed nią, no jest oczywiście taki skromny neonik. On się tam ledwo skrzy. Z wnętrza sączy się jakaś taka mierna muzyczka, która jednak sygnalizuje, że tu można się napić. Natomiast co i rusz, wychodzi jakiś, czy to Neimodianin, czy to jakiś człowiek, czy to przedstawiciel innej rasy. No i skrywa się szybko, okrywa płciami odzienia, albo nastawia kołnierz i zmyka co szybciej, idąc w swoim kierunku. Kiedy zaparkowaliście te swoje ścigacze, od razu pierwsza rzecz, jaka się stała, no to ludzie, którzy albo zmierzali w stronę
knajpy albo z niej wychodzili, przyspieszyli tempa. Ci, którzy zmierzali w stronę knajpy, zrobili obrót o 180 stopni i pobieżyli w przeciwnym kierunku, podczas gdy ci, którzy wyszli z knajpy, zrobili obrót o 360 stopni i też pospieszyli w przeciwnym kierunku, tylko moonwalkiem. Fuck. Znaczy, nie, tak naprawdę chodzi mi o to, że po prostu widząc przede wszystkim symbolikę na ścigaczach tych żmij takich wymalowanych, które kolce jadowe, znaczy te zemkły, prawda, przedstawiają widzom. Oj, chyba nie zważają na to, że wy jesteście zbieraniną dziwnych indywiduów. Oni chyba już się do tego przyzwyczaili. I czmychają szybko. No dobrze. Chyba musimy załatwić sobie trochę farby, żeby gówno... Żeby przemalować je na króliczki. Ty, dobre. No. Hellbunnies. Dokładnie. Te zające skerbanog. Sam nie wiem, co jest groźniejsze. Zające z Barad-dur, tak? Nie no, panie, wiesz, co to jest skerbanog? Tak, tak. Killer Rabbit. Dobra. No, stoicie na parkingu przed knajpą. Wiatr wieje, chłodny. To co? Gdzie idziemy? Chyba do knajpy. Ty, patrzcie, jaki pomysłowy. Sandor tak patrzy, ty, to w końcu to kto miał być tym? To jest kim? No, ja jestem henchmanem. Ja tak samo. Konor tak samo. Tak. A więc ja jestem światowej sławy dyktatorem mody. Oczywiście. Sandor i Dorn są tymi i... Pseudonim artystyczna sikorka, bo pijesz tyle, ile ważysz. Czyli my jesteśmy handlarzami, a wy jesteście obstawą, dobra. Dokładnie, czyli wy wchodzicie pierwsi. Więc wchodź, a to idziemy. No to no, ja Sandor robi poważną minę. Sandor robi poważną minę i wchodzi do środka. A ja robię zwykłą minę. Wstępując do wnętrza, spostrzegacie, że knajpa niegdyś może i była ociupinkę większa. Przynajmniej gabarytami zajmowała więcej niż jedną salę. Ale teraz dwie takie salki, z czego jedna wygląda na taką taneczną, jakby kiedyś to może był jakiś klubik. Teraz jest zamknięta, zagracona jakimiś starymi meblami, które się tam walają i cholera wie iloma jeszcze rzeczami. No i osłonięta jakimiś kawałami materiałów, żeby się to wszystko nie kurzyło. Jest tutaj kilka stolików, ściany w takim kolorze głębokiego, ciemnego fioletu, z kilkoma zielonymi lampami ciągnącymi się wzdłuż właśnie ścian w takich dziwnych wywiasach, niekiedy i symbolach. Niektóre z żarów, znaczy z tych generatorów, w sumie iluminatorów, zostały stłuczone. Niektóre są załatane, jakoś tam się to trzyma. Widać, że ta knajpa widziała lepsze dni. Jest tu może z jakichś 7 do 10 gości. Zależy, czy liczyć też towarzystwo, czy tych, którzy piją przy kontuarze. A tam widać jednego takiego sinawego neimodianina. Normalnie oni mają kolor skóry zielonkawy. Troszeczkę jak wasz towarzysz Torian i podobne oczy, też takie jaskrawe, przeszyte dziwną źrenicą, która wygląda jak takie fale nakreślone dziecięcym bazgrołem. Natomiast ten mężczyzna zdaje się być sinoblady, co już zdradza jego wiek u Neimodianina. Pochyla się w takim prostym odzieniu. Widzicie, szczeruje jakieś kufle. Gdzieś
spod ściany, z jakiegoś automatu leci muzyka. Wiemy jaka. Tak. Chociaż to nie jest tak, że w całych Gwiezdnych Wojnach jest tylko jeden utwór, który leci w knajpie. No nie wbrew, wbrew temu, co każe wierzyć dramaturgia filmowa i growa, tak? No, zniszczyłeś mój świat, Juri. Proszę bardzo, do usług. Dzięki. Okay. No, nie grałem Cantina Band, to, nie, to wychodzimy. To wychodzimy, to zła knajpa jest. Ja wrzuciłem. No dobra, no to szefowie, wy kierujecie, my was tylko osłaniamy. No tak, Sandor tak rozgląda się po knajpce. Ręką macha na barmana. Pokazuje palcami dwa. I potem na wolny stolik, do którego zmierza. On tak skinął głową, zauważając ciebie dość leniwie. No i w końcu coś tam wezwał jakąś kobietę, też najmłodiankę, młodsza zdecydowanie, poinstruował je coś tam na ucho, kazał zająć się barem, a sam wziął kilka butelek, dwie, tak mówisz? Tak. Okej. Bierze w takim razie dwie butelki i podchodzi do was, stawiając je na stoliku, który sobie zajęliście. Od razu czuć z butelek, że jest to jakiś, to jest jakiś lokalny rodzaj musującego słodkiego alkoholu. Znaczy nie jest bardzo słodki, ale taki wodnisto-słodki, musujący i mocny. Czyli szampanik. No tak jakby, tylko bardziej to jest jakby piwo, bo jest troszkę gęstsze i no i słodkie akurat, ale to nie jest piwo, no. Nie wiem jak patrzę to wytłumaczyć. Patrzę tak na niego, spod byka. No. Mówię, dla ochrony co najwyżej woda. Jakby, i tak patrzę na nich, żeby mnie tu nie rozrabiać, panowie. Woda. Torian specjalnie robi taką kwaśną minę, a przez jego głowę przebiega taki pomysł, a gdyby z tej butelki wyskoczył droid zabójca i zabił Dorna? Oh. A Dorn tak patrzy na tą butelkę i zadaje sobie jedno podstawowe pytanie, na które nie wpadł Sandor. Jak on ma to kurwa wypić? Słonko. O tak! Przychodzi po pewnym czasie ten barman i zauważając taką konsternację Dorna, no rozstawia oczywiście te kubeczki z wodą, a tobie tak perfidnie włożył taką słomeczkę. Ale ci masz, się otwiera taka mała dziurka. Tak, a Torian później podchodzi i mówi, gruszkę do lewatywy raz. O mój Boże. Dobra. No. No to odbieram tą jego kurde Sandora mać wodę. Kurze, ale biedo. Jak tak sobie niuchniesz, to panie czujesz taką kranówę, że... O Jezu! Woda z kibla. Wali. Nie, wali z tą kanalizacją. A nie, z kibla to byś miał z odświeżaczem, z jakimś takim, z niebieską farbką. Tutaj to masz, panie, po prostu taki chlor. Taka smakowa by była. No, że mógłbyś tym DNA, kurwa, skierować. Mógłbyś tym DNA z miejsca zbrodni czyścić. Tyle jest chloru. Sandor rozgląda się i nasłuchuje, o czym się mówi, jakie są nastroje. Proszę bardzo, to gather będzie... information. Nie, to będzie percepcja.
nasłuchiwanie. Proszę. Ej, czemu rajd? Coś na jazdę. Nie, no perception przecież tam było. Ale była. Masz jazdę. To żeś nie to wcisnął, no. Ciap. Jazda, ojej! O kurde, no. 20. No więc przysłuchujesz się do rozmów lokalnych, tych ludzi zgromadzonych tutaj dookoła. Nawet nieźle ci idzie. I wysłuchujesz z tego, co mają do powiedzenia, że są dość niezadowoleni ze swojego obecnego położenia. I są to najczęściej rozmowy w stylu, jeżeli mam skrócić wszystko, to, że każdy próbuje jakoś się stąd wyrwać. Jeżeli nawet jacyś zostali, żeby pracować, to albo próbują znaleźć u Imperium jakieś zlecenie na odbudowę, bo w budowlance jest robota, albo wręcz odwrotnie, próbują po prostu się stąd, wiesz, coś sprzedać, zrobić jakiś interes, zdobyć tyle kasy, żeby się stąd wyrwać i gdzie indziej zacząć nowe życie. Chyba nie jest dobre miejsce do szukania naszego ciapciaczka. To co, może zapytamy jakoś przy barze? No to Dorn podchodzi tam do barmana, tam dopił do połowy. Dobra. Siada naprzeciwko i mówi: potrzebowałbym pewnych informacji. Ten Neimodianin tak dźwiga te ciężkie swoje brwi, tak informacji, co? No tutaj za informacje, to wiecie, to są... Różnie bywa. Ludzie często głowy tracą od informacji, czy to ich dostatku, czy to dlatego, że ktoś uzna, że te informacje fajnie by było z nich wydobyć. Uważajcie, o co pytacie, dobry panie. Akurat chodzi nam o, że tak powiem, nabycie siły roboczej. Siły roboczej. No tutaj z pewnością dużo osób, które zgodzi się na pracę za byle pieniądze. Nie. Specyficznej siły roboczej. Specyficznej siły roboczej, mianowicie szukamy Łukiego. Najlepiej do kupienia. A nawet dwóch. No się tak... Jak będą, to czterech. On się tak wzrusza ramionami, podrapał się po głowie. Łukiego do kupienia? Słyszeliśmy, że można... My mamy koreliańską brandy, mamy... Ale Łukiego to nie mamy. No i tak Sandor tak patrzy, no tak. I tak na całą salę głośno mówi, ale do barmana, no tak, Łukiego kupić chcemy. Jestem w stanie wyczuć, czy kłamie, w sensie, czy coś może wiedzieć za pomocą mocy na ten temat. Jesteś w stanie, tak mi się wydaje, chociaż czy to było use the force, czy to było perception. Percepcji też mam sporo, więc mogę spróbować. No to raczej z percepcji. Okej. Takie wyniuchanie pobudek. Twoim zdaniem on po prostu nie kapuje, do czego ty zmierzasz. No wiesz, no jest sobie skromnym właścicielem knajpy. No szczerze mówiąc, chciałby wam pomóc, gdyby coś w tym było dla niego. Ale on po prostu nie rozumie, do czego ty zmierzasz. No, on się nie zajmuje rozprowadzaniem niewolników, więc... No dobra, to dziękuję. Sandor się tak rozgląda po sali, czy z jego słowa, rzucone wręcz na całą salę, zwróciły, przykoły czyjąś uwagę? Dobra, test percepcji też. No nie wiem, tekst o Łukich na pewno zwrócił czyjąś uwagę, bo wszystko co tyczy się Łukich zwraca uwagę. Tak, ale czy na przykład coś sobie z tego zrobili, nie? To my jako ochrona możemy zwrócić uwagę, patrzymy w sumie z innej perspektywy. No. Też możecie sobie wszyscy zrobić test percepcji. Zarzucam. Gdzie ja miałem percepcję? 21. 7. Szczęśliwy.
Jedynka. To jest Perception czy Deception? Perception. Perception. A jest, dobra. Jill miał rzut poniżej 10, jakieś... 21. Bo to mam dobra. Na czystym wizdom. No więc tak, jesteście pewni, przynajmniej Torian, spoglądając tak dookoła, że oni spojrzeli tylko na Sandora, kiedy ten no, podniósł głos, nie? Oni po prostu tak spojrzeli, no bo jednak był głośny w taki naturalny sposób, jak się na kogoś zwraca uwagę, kiedy jest głośny. Ale po chwili czy to wzruszyli ramionami i wrócili do swoich rzeczy. Mhm. Czyli krótko mówiąc, zła knajpa. Mhm. Musimy zejść do podziemia. Nie, tutaj raczej na odwrót. W sensie, że im bardziej ukryta knajpa, tym zwykli ludzie będą do niej przychodzić. Czyli podziemie musi zejść do nas? To głupie. Nie. Nie, nie. Tutaj chodzi o to, że podziemie jest na górze. Że im ktoś bardziej kręci i kartaczy, tym ma lepszą sytuację finansową. Dokładnie, a tutaj... To jest na odwrót. Idziemy do jakiegoś sklepu, przemalowujemy nas ścigacze i lecimy na górę, żeby te żmije nas nie dopadły, o ile już się nie kręcą przed knajpą. Ja jak wróciłem, tam podziękowałem temu, że tam pożegnałem go, tam dopijając ten, tak półgłosem jeszcze, Torianowi i Jillowi zwróciłem uwagę. Moglibyście jakoś pobrać informacje na temat jakichś bogatszych rezydencji w okolicy. W końcu zwrócony nam został na odprawie, zwrócona nam została uwaga, że nasz chat lubi, że tak powiem, wygodę i przepych. Niby do czego miałbym się podłączyć? Pytanie, czy jest jakiś komputer, do którego można by było się podłączyć, cokolwiek takiego? Tutaj nie, na zewnątrz są przeważnie albo zniszczone lub rozmontowane, a poza tym stan holonetu tutaj jest taki, że jeżeli byś się włamał do jakiegoś prywatnego komputera, jeżeli miałbyś dostęp do jakiegoś prywatnej bazy danych, tak, to może, ale publicznie ją możesz zapomnieć, bo jest po prostu w strzępach. Nawet dostępu do map jako takich nie będzie? No, z map to możesz sobie ten... Panie, mapy to masz nawet takie publicznie dostępne, nie? W sensie jest taki... Jest taka duża mapa z kropeczką tu jesteś. Tak, ale wiesz co chodzi. Zobaczyć mapy, na których są jakieś duże rezydencje i potem poszukać. Tak? O to mi chodziło. To byś musiał jakoś to sam wymyśleć, co jak się do tego podpiąć, nie wiem. No nie ma podpięcia po prostu pod no, żadne. Nie ma, no. Żaden znaczy no. Powiem tak, wychodzicie na ulicę i nie macie gdzie się pod coś takiego podpiąć, tak? O. Ja bym się rozpytał ludzi po jakiś sklep, cokolwiek takiego z jakimiś może datapadami czy czymś takim. Jeśli tu takie coś istnieje w ogóle, tak? Zakładam, że ktoś może to sprzedawać. Myślę, że jeżeli tutaj kupisz datapada, to prędzej będzie on na jakimś podejrzanym targowisku. Tak, coś takiego, o coś takiego mi chodzi. Nie wiem, zapłacić za niego pół ceny, a potem razem z Torianem go naprawić. Ja mam ulika datapada. No Torian ma datapada. A ty masz datapada, okej. No mam datapada, no. Mówisz tu o datapadzie, a Torian tak wyciąga ze swojego plecaka. Hello! No cześć. No cześć. Nie. To ja chciałbym właśnie, jeśli mogę, skorzystać z datapada Toriana, przejrzeć sobie jakieś mapy całego obszaru, żeby zobaczyć, gdzie mogą być te... Właśnie najlepsze wille. Ej, tylko paluchy wytrzyj, bo widzę, że tłuste masz. Nie bądź czego mam tłuste. Smażę, żeś się babrał. A bo ja wiem, tam pewnie żeś z tą... Z Sironą gdzieś tam... Kleiliście ciasto, czy diabli wiedzą. Paluchy wytrzyj. Dlaczego wszyscy ją biorą za jakąś kurwę, za przeproszenie? To wszystko przez pewną osobę. No tak. No dobra, no to grzebał w droidzie. Jaki w droidzie? RX 13 Crash. Ach, stop, Jill, stop.
Don't. Mógł go choć tknąć. Janie, to jest medyk, on mógł grzebać w gorszych rzeczach niż drogi. No właśnie, dlatego wytrzymać te pluchy. No. Specjalizacja proktolog, tak? Takiego. Masz tego datapada i... Dobra, chcesz się włamać, powiedzmy, zrobić podpięcie do Holonetu, do tego, co zostało z Holonetu w sumie. Mhm. Tak. Więc... A ja podchodzę do jakiejś kobiety, czy gdzieś faceta, biorę go za fraki i pytam się, gdzie tu są bogate dzielnice. Tak po prostu. Nie będzie to takie bardziej efektywne, no ale... Dobra, to po pierwsze. Najpierw, Jill, możesz sobie zrobić test na computer use. Tylko Jill, minus jeden, bo się zapatrzyłeś na tę durowskę w skąpej bieliźnie na mojej tapecie. Z jakimiś masz bonusami? Durowskę na tapecie, ja myślałem, że będzie. Z żadnymi bonusami, no czysty. No nie bardzo. No nie bardzo. Udaje ci się dosłownie strzępy, jakieś takie plany ulic i odrobinę kanalizacji ściągnąć jeszcze sprzed wojny. To znaczy, podczas wojny już nie były mapy update'owane, no bo jakby się nie spojrzeć, Ministerstwo Infrastruktury poszło się jebać w pierwszym bombardowaniu. Ja zabieram Jillowi tego datapada, daj mi to! Dobra, natomiast Connor w tym czasie... Wziąłeś za fraki jakiegoś gościa, wzrywasz go z siedzenia, trzęsiesz nim, gdzie tu są bogate dzielnice? Powiem ci, że na początku on dosłownie chciał ci się, wiesz, już się myślał ci przeciwstawić, już myślał ci może trzepnąć, ale kiedy się spytałeś, gdzie tu są bogate dzielnice, to po prostu zaczął się śmiać. I tak do swojego kumpla, ej, patrz jaki zgrybus. Poklepał cię po ramieniu. Masz kolejkę na moją. Dobre. I faktycznie postawił ci piwo. O, daj to się z nim napić. No. I kiedy się tak śmieszkujemy. No. Jak się nazywał ten chat? Darga. To pytam się go, czy kojarzy. Czy zna. Słyszał coś o nim. Okej. Może u niego w rodzinie jest to taki. Będzie test Gather Information plus 2. Okej. Okay. No bo za humor. Mhm. Dobra. O. Pięknie. No więc tak, w tym czasie Torian grzebie w tym kolonecie, znajduje jakiś... pałac! Pałac! Faktycznie jest doniesienie o jakimś wielkim, pięknym pałacu. Przewijasz dalej, wiesz, próbujesz zbudować stronę, która została, wiesz, zszarpana i tak dalej, jakieś pliki wizualne, poszły się chrzanić, tekst jest skorumpowany, ale czytasz. Pałac serowy. Sklep z ekskluzywnymi importowanymi serami, nie? Masz gdzieś tam jakieś tam trzy przecznice dalej. Wyprzedaż. Ty to znalazłeś na pewno więcej niż ja. No znalazłeś jakiś pałac zdecydowanie. Natomiast wasz nieoczekiwany menago, Connor, rozpytuję po lewo i w prawo, tak, o jakieś poszlaki, czy o tego Dargę Hata, tak? No i całkiem nieźle mu idzie. Więc dowiadujesz się od tego gościa imieniem Gorister. To jest taki człowiek, prawda, siwy, w takiej kamizeli, on jest jakimś tutaj starym spawaczem, tak, który naprawiał kiedyś statki. No i tak Gorister ci mówi, Darga, cząs tutaj ulicami, kiedy się wprowadził dawno temu. Wtedy pamiętam, że jego ludzie robili ambarasu, próbował przekupić wielu z tych, no...
z tych gangów, chociażby żmii. No i oni chyba dla niego pracują nawet. Aczkolwiek jest pewien koleś, który ma zdargą na pieńku. To był jego goniec, czy coś takiego. Nie wiem konkretnie. Nazywa się Warwick Raiden. I powinniście go znaleźć. Cholera, czy... No w każdym razie, kiedyś dla niego naprawiałem... naprawiałem myśliwce, statki, takie mniejsze. Robił biznes na tym, że ludzie chcieli się wydostać z Katonej Modi, to im sprzedawał takie rupiecie, że niby mogą wylecieć na orbitę. Tak, że mogą niby wylecieć na orbitę, więc my tam składaliśmy z czego popadło, ale tak naprawdę płacili krocie, wylecieli może 3 km w atmosferę, a potem cru! I nie ma. Były jajca, ale żeśmy sobie dorobili nieźle. No więc, nie wiem, możecie sprawdzić w jednym z takich hangarów remontowych. To był kiedyś hangar remontowy do takich tych ciężarówek handlowych tutaj, gdzie rozwozili towary między, prawda, dobrymi sklepami. Mhm. A po wojnie szlak to trafił i my żeśmy tam składali, więc możecie go tam... Nie wiem. On miał jakiś wypadek z Dargą. Darga go bardzo nie lubi teraz i... za łby idą. Nie wiem. Nie wiem, co się tam z nimi stało. W każdym razie możecie Warwicka. On dla niego pracował, więc powinien wiedzieć, jak go dorwać. A sam Darga to gdzie jest? On się jakoś tak ukrywa, czy tak... Jakbym wiedział, to bym wam powiedział, ale... No tak. Cała kwestia, wiesz, po to ten król podziemia ma swoich posłańców, żeby to oni za niego załatwiali sprawy, nie? Więc Warwick był takim posłańcem. Dobrze, dziękuję ci, przyjacielu. Proszę bardzo. Następnym razem to ja ci piwa postawię. On tak lustruje te twoje, wiesz, zgrabną figurę w tej takiej czerwonej udzianie. No, z pewnością. Wracam do moich towarzyszy i opowiadam im, co się wywiedziałem. No. Teraz musimy znaleźć tego misiaczka. On na pewno wie, jak się tam dostać do tego parówczaka. Parówczak. A co wy znaleźliście na tym fajnym, śmiesznym komputerku? Pałac sera. Serowy pałac, tak. Dobrze. Aha, i wywiedziałem się, że żmije mogą należeć, a w zasadzie współpracować z naszym parówczakiem. Wait, what? Tak, wiem. Czyli następnym razem zamiast je wyrzynać, po prostu musimy... Porozmawiajmy! Na pewno będą was teraz słuchać. No. To co, to mały Pick My Ride, a potem małe przebieranko i shopping? No i robimy wjazd na chatę. No, temu panu ten... Jeśli na tym jakimś klim targu czy czymś takim, to rozjeżdżałbym się za częściami do droida. No, i wpierdzamy... Przejedziemy na shopping, misiaczki. I wskakuję do swojego ścigacza, odpalam. No, wbijamy się subbajkami i robimy payday, panowie. Chociaż nie, zanim ruszyłem, jeszcze się biorę za fraki i pytam, gdzie tu można najlepszy shopping zrobić. Jak tak będzie z każdego można brać za fraki? Shopping? Co? To i fraki się skończy. Też. Mówię, że zatrzymuję się. Podchodzę do jakiegoś... Znaczy nie, do jakiejś ładnej kobitki. Takiej modnej. Bierzesz ją za fraki. Tam, gdzie tu shopping można zrobić, miła pani. No tak się... Taki wąsal. W takim spandeksie wyciętym. Podchodzi do niej, łapie ją za... Przypomnij! Gdzie tu można shopping zrobić? Kobieta przerażona.
Widzisz, ale że dziecko pan, ściska w rękach. Tanio i modnie. Dziecko... Nie zabijajcie mnie. Ona spogląda przede wszystkim na te wasze ścigacze, nie? Ale nikt pani nie zabijać, jak chce tylko zrobić zakupy. A czemu pani się tak boi, widząc te ścigacze? To ścigacze gangów są, przyjaciel. Ona tak się na ciebie spogląda jak na... Czy to jakieś podchwytliwe pytanie, nie? Nie, a biliśmy mordy ich właścicielom, ale chcemy wiedzieć im... Jakie wpływy tutaj ta banda ma? Ja może jakieś powiązania? Tak pani się wystraszyła, jakby kto sprzedać panią miał? Nie, to bardzo zacni ludzie są. Oni o, są dokładnie. Przykładnymi obywatelami. Nikomu nie ważą i my bardzo ich lubimy. Zawsze płacimy im haracz. Bardzo ładnie. Odstawiam ją na ten. Prawda, na asfalcik, głaszam po główce i jeszcze raz zadaję pytanie, tylko tym razem nieco grzeczniej. Gdzie tu można dokonać zakupów ubrań? Ułomna kobieto. Ubrań? Może tak, na... sklep tani, ale to nie Ciucholand. Tylko sklepy było... to już poszabrowali, jest targ jeden taki wspólny. Na północnej części, znaczy przepraszam, nie, na najbardziej wschodniej części miasta jest zaledwie skromny kontyngent imperialnych, który tam sprawuje pieczę. Oni się tam tylko trzymają, no, mają swój posterunek i robią nadzór tego. Robią nadzór takiego targu, gdzie można handlować w miarę bezpiecznie. Tam możecie spróbować. Panowie, daj jej trochę kredytów, proszę to na logopedę. Czyli dajesz jej jeden kredyt znowu, tak? Tylko, dokładnie. Tylko nie przepitaj na jedzenie. Na logopedę. Nie wolno się tak jąkać, jak się rozmawia z obcymi, to nie kupuje. Wow, no. Jeden kredyt, jak jedną. Dobra. Już pisałem. Ale panowie, obiecajcie mi, że jeśli dorobimy się swojego statku, działamy na własną rękę. Miało być po cichu. No to jest po cichu, jestem cicho. Wyszło jak zawsze. Jeszcze brakuje muzyki Simona Wiklunda. Kobieta ucieka w popłochu, niknąc gdzieś w jakiejś alejce bocznej. I słynie. Dziękuję pani za pomoc. Niech pani pozdrowi. Zostawcie mnie spokoju. Panowie, wbijamy planetę. Kupujemy ciuchy, kupujemy farbę. Spreje. Szukamy pozostałych żmii, napadamy i... Mordujemy. A któryś z was sprawdził w ogóle, czy w tych ścigaczach może mają jakiś komunikator? O, może mają. W sensie Torian w tym siedział, ale nie zwracał na to uwagi. Patrzył, co można by wymontować. Juri mówił, że nie można niczego wymontować, więc radia... Nie, no możesz wymontować, ale no to by... Boże, wiesz, to tak jakbyś silnik z Poloneza wymontował i co z tym zrobisz? Nie wiem. Czyli w takim możesz, razie... No możesz, no. No i co, będziesz to, przewiecisz sobie to na ramieniu i będziesz z tym paradował? Do plecaka włożysz? Kurwa, no. Mają jakiegoś, nie wiem, CB, nie wiem, czy comlinków automatycznych tam walonych? To jest raczej, myśl o tym bardziej jako o motorze, takim prostym, który jest bardziej do walki, tak? On jest szybki, mocny, ale przede wszystkim zużywalny. W niego się strzela, on zbiera cięgi i musi się łatwo naprawiać. Tam nie ma bajerów na wypadek, jakby się go zniszczyło. Dobra, to w takim razie lecimy na targ i rozglądamy się za żmijami, żeby znowu anihilować kilku. I przynajmniej jednego jeńca. Spytajmy się od razu, kto kupi od nas te wszystkie motory, bo nie będziemy ich zabierać przecież na Banshee. No, na targu. Na targu. Ja swojego tego, mysia, pysia kosmosu nie sprzedam nikomu.
Na Banshee tego nie zabierzemy, więc ty będziesz musiał to zostawić. No chyba wasze mamy. Bierzemy Mysia Pysia Kosmosu. Ej, mogliście dźwigać ze sobą wielkiego, śmierdzącego naleśniora, to Mysia Pysia Kosmosu też możecie dźwigać ze sobą. Jakiego naleśniora? O czym nie wiem, o czym on mówi. To takie śmierdzące, lepkie i łaziło za wami. I za tym wiecznie smutnym, o którym ciągle gadaliście. To zostało tam w kanale, tym. Mhm. No. W tej barze. No. Więc ty nawet tego nie widziałeś. Na pewno o tym gadaliście. Może. Tak, w raporcie. Zajął bardzo ważny element. Śmierdzący ślimor. Tak. Dobra, idziemy. Ale nie śliczna w jego duszę. No dobrze, docieracie w takim razie na targ. Targ ma to do siebie, że jest to jedyna w miarę odrestaurowana część tego miasta Zarry. Mało tego, została zaaranżowana w na jakimś wspólnym skwerze, znaczy ten cały targ, skwerze, który niegdyś był takim troszeczkę wystawowo-spacerowym, obstawionym sklepami. Teraz te sklepy wszystkie pozamykano, natomiast taki wielki mur to wszystko otacza, który od zewnątrz jest prosty, szary i pozbawiony jakichś ornamentów, natomiast od wewnątrz widać jeszcze szczątki architektury neimodiańskiej, ukazującej świetność tego miasta oraz i federacji. Kiedyś stał tutaj pomnik, teraz ten pomnik w sumie to bardziej leży niż stoi. Zauważacie, że są to dość znane rysy, odlane w jakimś takim nie tyle brązie, co takim lekko połyskującym, czy to ni to brązem, ni to złotem materiale, bardzo gęstym i ciężkim, niestety ułamanym przy nogach, prawdopodobnie eksplozja lub jakiś ostrzał z turbolaserów to wszystko przeciął. Natomiast sam pomnik powalony na bok przedstawia tego Ganreya, czyli wicekróla. Tak, wicekróla. No i jest tutaj mnóstwo osób dookoła, które są przejęte typowym handlem. Stragany rozstawione są takie bardziej chałupnicze, sporządzone właśnie troszeczkę jakby nie tyle w kontenerach, co w takich szopach. No i jest tutaj taka namiastka tego handlu, która była niegdyś w całym mieście. Natomiast wszędzie na ścianach widać typową symbolikę imperialną i gdzieniegdzie kręcących się szturmowców w białych zbrojach, w takich patrolach sześcioosobowych z jakimś oficerem, którzy sprawują dozór, żeby wszystko było w porządku i żeby nikt, prawda, nie zakłócał porządku publicznego. A wy co robicie z tymi ścigaczami? Wjeżdżacie na plac, czy zatrzymujecie się przed nim? Mam pytanie. Jest jakaś ciemna uliczka, gdzie jest mnóstwo śmieci tak. I tak dalej? Zjeżdżam. I jest jakaś taka wielka szmata. Popatrzcie, gdzie jest. Tak. Ja, jak jest, to wijam ten ścigacz z tymi szmatami. Tak, żeby widzisz, tylko zakryć ten napis. Powiedzmy, udaje ci się, może całej takiej szmaty nie ma, co jest dużo rupieci, jakieś pudło, jakiś karton, jakaś skrzynia i tak udaje ci się taki kopczyk zrobić. Okej. Okay. I teraz będę sobie tak jeździł, żeby on wyglądał, był uszkodzony, zepsuty i taki w ogóle nie zwracający na siebie uwagi. Będę się nim kołysał, trzepał i co chwilę, prawda, włączał i wyłączał. A, ale co, tak, chcesz żeby z tymi śmieciami jeździć na nim? No.
A, bo ja myślałem, że ty chcesz go zamaskować. Chciałem tak obwiązać, żeby tylko zakryć ten. A to nie, to tak, to... No to zakryć ten znak, tak? Tylko tak, coś. Tak, tak. A no to coś takiego to się znajdzie. Myślałem, że chcesz go po prostu zamaskować. Nie, nie, nie. A nie wystarczy po prostu tego zamazać smarem? Oj tam, a jak spadnie deszcz? Wiesz, że to miasto jest położone pod skalnym nawisem. A jak spadnie deszcz skał? Teraz dzieci, to nie wiem. Takie pytanie, czy to miejsce, gdzie jest ta żmija, można to wymontować, tą blachę? Tak, to jest dość duży, to jest dość duża płyta pancerza frontowa. To Torian inaczej to robi. Czy może ją na lewą stronę jakby włożyć? No to nie, to tak nie, to tak nie działa. Dobra, to skręca tą płytę pancerza i wypieprza ją do śmietnika. A nie, Piotr, nie po to jedziemy na targ, żeby kupić farbę, żeby to zamalować? Oj tam. A ciula, Torian... Chcę je sprzedać. No chyba... No tak, to najpierw je zamalujemy, a potem je sprzedamy, no. Nie, Torian wypieprza tą płytę pancerza i tyle. No to jak chcę. Po prostu bierze toolkita. Wypieprza tą płytę, no i nie ma problemu. Moja jest zbyt popsuta, żeby ją sprzedać. Możesz, byłeś tak miły, Torianie, i... zrobił coś z tym. Z czym? Nie z czym, tylko sikam i to z moją klapą. Co? To jest niemiecki humor, znaczy się... Z obudową. Odkręć mi tą obudowę. Aaa, spoko. Du. Brzdęk. Proszę bardzo. Teraz jesteśmy tego, gangiem bez pancerza. Taki specjalny gang. Bardzo głupi. Bo nie noszą pancerzy. To jest bez pancerza, ten jest bez pancerza. Ja mam bardzo głupotną, obsraną szmatę. Bardzo ważny, Juri. Nie, bardzo głupi. Tak. Ja tak wpadłem na pomysł. Przecież ja mógłbym ten fragment pancerza odciąć mieczem świetlnym. No ale wolę nie odkręcić. Wierzone, wybacz. No. Dobra, czy tu jest jakiś, kurczę, zaraz sobie zobaczę, test, możemy sobie zrobić jakieś logiki czy coś, bo wam jedną rzecz powiedział. Spoko. Galaktor? Boże. Mogę rzucić na Use the Force i będę miał widzieć. Po prostu może na inteligencję. Tak, na inteligencję zróbcie sobie test zwyczajny inteligencji czystej. 21. 23. O kurde. 3, haha, dasz Jedi. Tracić złe rzuty na masowych. Tak. Dobra, Jill. Latarką przed oczami świeci. Dla Jilla. Tak, odmontowaliście te płyty. Obsraną szmatą tam jedno wiązuje. Ale Jillowi to nadal wygląda jak ścigacz tych żmij, tylko z odmontowaną płytą. To tak jakbyś miał radiowóz policyjny, odmontował koguta i udawał, że to nie jest radiowóz policyjny, no. No bo nie. Żmije używają tego typu ścigaczy, a wy macie po prostu taki, kurwa, tam gdzie był po prostu znaczek, to jest wycięte, nie? Wyścig jest bardziej pospolity. Okej. Zauważ, że oni używają wszyscy tego samego modelu. It's good idea. Co, i tak to przy... nie. I one generalnie mają te same barwy, łącznie, tak? Takie pomarańczowo-beżowe. No i oczywiście ta beżowa taka żmijka, tak? Jako symbol. No i jak odmontujesz to nadal wygląda jak samochód, znaczy jak ten, jak ścigasz danego gangu, tylko z odmontowanym kawalątkiem, gdzie powinien być symbol. Tak, no. Zamontujmy te płyty, zostawmy je w tym załuku. I chodźmy dalej. Nie,
Ja zostawiam swój z odmontowaną płytą, żeby ktoś się właśnie zastanawiał, czy ktoś naprawdę był na tyle głupi, żeby to zrobić. No cóż, no to ja chowam ten swój w złomie. Jeszcze tak przed nimi, żeby oni go nie znaleźli. I idziemy, panowie, na targ. No, wszyscy chowamy i po prostu idziemy na targ, kupujemy farbę i je przemalujemy trochę. Ale ja się ciągle boję, że mi go sprzedacie. Sprzedam. Jak nie będziesz patrzył, albo jak zginiesz, albo jak i jedno i drugie. O, wyciula. No jak zginie, to nie będzie patrzył. No właśnie. No. Skąd wiesz? Nie, on jak zginie, jak... On nie będzie patrzył, zginie. Co ty sam go sprzeda? Co innego chciałem powiedzieć. Sprzeda. Ale nie, prędzej zginie Sandor, tak więc Sandorze, prędzej twój sprzed. Ej, ej. Zakładaliśmy się, że... Dobra. Okej. Okay. To idziemy na targ, panowie. Ja. Wstępujecie na targ, no jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy robią takie, uprawiają ten swój taki skromny handelek. Przede wszystkim tutaj jest żywność i odzienie, tak? Czyli takie towary najbardziej doraźne, a najbardziej cieszą się oczywiście stoiska prowadzone przez ludzi, którzy mają dobre chody z Imperium, co widać tym, że częściej tam patrolują te sklepy i okolice szturmowcy. No i oczywiście, jak to się łatwo domyślić, to coś, co jest powszechne w całym Imperium, przylatują transporty i ci, którzy są, prawda, na imperialnym garnuszku, dostają jako pierwsi dobra do handlowania. I tam można, u nich jest największy ruch. A reszta to są takie bardziej z drugiego rzutu lub second handu elementy, które też można kupić. To ja biorę Dorna za flaki i idziemy kupować ciuszki. Chodź, kolego. To ja biorę Toriana i idziemy kupić jakieś części do droidów. A po co części do droidów? No przecież chcieliśmy składać astromecha, nie? Wait, what? Okej, okay, dobra. Możemy złożyć. No to już niedawno było, ale chcieliśmy. No spoko. I sobie też tam. A Dorn chciałby poszukać jakichś fragmentów miecza świetlnego. Nie chcesz kupować ze mną ciuszków, mój nowy, najlepszy przyjacielu? Na zadubił? No. Okej, okay, wszyscy robią w taki... Wszyscy, którzy deklarują jakieś kupowanie, gather information robicie. Dobra. Ja szukam ten... hełm do degustacji paliwa, wersja beta. 6. Ja mam gather information na minus 1, więc wiecie. O Boże, ja na 2. I tak lepiej ode mnie. Tak, Yuri, szukając fragmentów miecza świetlnego, mógłbym się kierować mocą? Czy raczej nie? Wiesz co, to jest ten sens, tak. Zostały jakieś midichloriany pod paznokciami, nie? Dokładnie. Ej, rzuciłem 9. Przerzucę, czy raczej starczy? Przerzuć 7, panie. Dobra. Sio. No. Więc tak, Dorn jest pewien, że tutaj raczej nie znajdziesz żadnych elementów miecza świetlnego. A jak tam jakieś ciuszki? Interesują mnie jakieś fajne, modne płaszczyki, które zakryłyby kaprawy pyszczek naszego Jedi'a. Connor. Taka metalowa maska. Ile ty? 15 rzuciłeś. No, znajdujesz... Żeby to był stary kostium królisia. Powiedz, że to stary kostium królisia. Nie. Ale jest taki stary mężczyzna, który handluje takimi... Znaczy widzisz w ogóle... Zbliżając się do niego, jest to botańczyk, tak? Taki wielki, brodaty koziokotoł. Kotoł. No. Ma na sobie kamizelę pełną jakichś igiełek, centymetr na szyi, mu wisi. Mistrz krawiecki, tak? No i za sobą ma kilka różnych ubiorów i tym podobne, ale przede wszystkim interesuje cię
w Basicu zapisane taka nota, że jest wyprzedaż z pewnego teatru, tak, który no jest po prostu garderoby teatralne neimodiańskiej sztuki. Można zauważyć dużo powłóczystych szat, takich typowo neimodiańskich, różnych dziwacznych nakryć głów. I takich masek też, po których ludzie będą się panicznie pytać, co się stało z twoją twarzą. O. No, pełno po prostu różnych neimodiańskiej mody, której nikt nie uznaje normalnie za modną, ale jest bardzo powłóczysta i bardzo, bardzo taka przede wszystkim ta moda neimodiańska wyższego sortu lubuje się bardzo w wszelkiego rodzaju odzieniu, które przypomina szlafroki, tak? To biorę jedną sztukę i do tego jakąś taką prostą maskę w razie czego. Dobra. Na pewno się mojemu ptysiowi spodoba. No. Jeszcze pytam sprzedawcę, czy mogę go podrapać po bródce. Albo za uchem. Skoro jest koto kozłem, to jakoś mnie to tak kusi, żeby go podrapać. Nie. Idź pan. Mini kozio. Weź idź stąd. Dobra, to cię wyniesie jakieś dyszkę. To wracam do mojego dorniunia i mu wręczam te szmaty. Masz, ubierz się. Będziesz teraz ładny. Mhm, czyli widzę maskę i szlafrok, tak? To znaczy, to są, tak jak mówię, powłóczyste szaty o wiele bardziej rozbudowane niż twoje. W takiej neimodiańskiej modzie przypominającej to, co ma na sobie ten pomnik, tak? W sumie taki krój. No i jakaś dziwaczna czapa na głowę wraz z takimi kawałami materiałów spadającymi na twarz. Aha. Tak patrzę na tego, na Conora i ty sobie żartujesz, prawda? Nie. Będziesz w tym wyglądał ładnie. Poza tym i tak wszyscy wiedzą. To znaczy, to jest bardzo, bardzo... Dla was to może wyglądać trochę ekstrawagancko, ale to jest... Tak jak dla nas na przykład są garnitury, bardzo, wiesz, dla naszych oficjeli, tak dla oficjeli neimodiańskich są tego typu szaty. Spróbuję wam coś takiego znaleźć po prostu. Myślam się, jak to wygląda. Coś jak wicekról chodził. No. No. O, mam. Dorn się przebierze, ale ubiera to nasz swoje szaty. Proszę bardzo, to wygląda mniej więcej w ten sposób, z czego te... ten materiał spadający z tej czapy na twarz zakrywa jej więcej trochę. Tylko się nie zapoć, tygryś. Torian trochę głupio by się czuł w takich ciuchach. Dobra, natomiast reszta, co tam szukała? No, my z Torianem próbowaliśmy szukać jakiejś części droidów. No ja rzuciłem 6 dil 10, no to... Części droidów. Tak. Znaleźliście Melaxer. Szukam inaczej, szukam jakiegoś gościa, który w formie takiego gunganina, tak jak wcześniej spotkaliśmy, jakiegoś wiadomo majsterkowicza. No, udaje się wam znaleźć takiego majsterkowicza, takiego gruby gamoreanin, który pochrząkuje sobie coś i ma do tego małego droida, który dziaduje przy hałdzie śmieci. I wiesz, i coś tam wyciąga, jakieś kawałki żelastwa i tłumaczy między innymi. No i znajdujecie u niego, zarzeka się, że to są dobre części do droida. No, Torian ze swojej wiedzy
wiedzę o technologii, może powiedzieć. Mhm. Proszę bardzo, możesz sobie jeszcze testować. 21. To nie są części do Droida. A co to jest? Jakiś, nie wiem, część od Saturatora, czy co? To jest po prostu random złom. Panie drogi, toż to jest złom i mogę rzucić na percepcję, czy znajdę coś innego niż złom u niego? Proszę bardzo. Super. Ja tak samo chciałbym poszukać czegokolwiek. 12! Nie! Oślepił cię blask metalu i... Ju, 17. No więc tak, Jill zauważa nawet coś jakby jakaś cewka kondensująca, takie... Jest tam coś, co wygląda jak coś, co by się mogło przydać do droida. Jakaś mała część, ale zawsze, która... No, taki po prostu... taka część, która pomaga rozdzielać energię, tak? Po droidzie. Panie, ile za to? Kondensator impulsów fazowych. Tak, induktor. Induktor, tak. I zwracam się do Gamorreanina i on tam kwika. Natomiast po chwili... Ja go rozumiem, ja pamiętam, że mam gamorreański. Dobrze, natomiast droid tłumaczy dosłownie, nie? Więc wszystko jedno. Droid tłumaczy, że ta część zaledwie 20 kredytów. 20 kredytów? Toż panie, spójrz, toż tu są zacieki rdzy, damy za to 10. Tłumacz droidzie, żywo, jako żywo. Droid zaczyna kwikać. Natomiast po chwili ten Gamorreanin, on tak wstaje, co? No oczywiście przetłumaczył droid, nie? No. A co przetłumaczył? Tu są same wspaniałości i smakowitości dla każdego amatora budowy droidów. O, tego droida tak zbudowałem właśnie. Panie Gamorreaninie, jeśli możemy, możemy się założyć, że ja szybciej rozmontuję i zmontuję tego droida, niż pan jest w stanie obejść ten targ. Nie będziesz mi rozmontowywał droida. Nie chcę cię spierdalać. Ale 15 kredytów. Ostatnie słowo. To Juri, możemy zrobić... Jurij, z tym, z Connorem wrócić tam do nich? Nie, no to się dzieje dwie rzeczy w oddzielnym czasie. Nie, czasie. Dobra. Więc tak, Torian, zobaczmy, czy masz sobie jakiś skill. Zobaczmy, czy masz jakiś skill do tego, bo może być Deception albo Perswazja. Perswazja, no dwa. Persuasion, to samo w sumie. Niezależnie. Deception, boom. 4. Ej, Jill, pomóż! Mam minus 1, nie zamierzam, stoję w boku. Dawaj, pomóż mi. Nie, dobra, on podbił do 25. 25, panie. O, 16. Oj, bo zaraz będzie 30. Oj, bo za chwilę pójdę do konkurencji. A to sobie. Kiedy ten Torian odchodzi, tak Jill podchodzi do tego Gamorreanina i wręcza mu 20 kredytów i mówi: może być? Może być. No i biorę te części do droida. Okej. I tak Torian szepcze do Jilla, kiedy odchodzi: i co, udało się? Nie, i tak zapłaciłem 20 kredytów. A to dupa. God damn it. No. Już sobie pisa. 20 kredytów. Panie, macie w tysiącach już, więc... Ale ja zbieram na statek. A. Żydzisz na statek. Dobrze, no. Okej. No.
Zebrałeś jakiś złomik. Masz. Zastanawiam się, ile tego jeszcze potrzeba do złożenia droida. Juri, a mógłbyś mi jeszcze też 10 kredytów odpisać, sobie kupię te same szaty, co Dor? Jasne, dobra. No, bo... Byłoby krzywo trochę, gdyby, wiesz, wszyscy wyglądali tak, jak w czasie tego... tej całej akcji, tylko nasz Jedi się po prostu przebrał. Ukryliśmy Jedi'a. Nie skapniecie się, który to. Dobra, to wam wpisuję. Tak, equipment, ciebie to będzie... Neymodiańskie ciuszki. I Dornowi też to wpiszę. A, już masz wpisane, dobra. Ej, teraz mi wiatr na klatę nie wieje. Boże, ani między pachy. O Jezu. Ucieczka, tak. No dobra. No, więc tak jakoś on minął czas. W międzyczasie, jak szliśmy i tam gaworzyliśmy, szukaliśmy tych części droida, Torian się rozglądał za tymi członkami gangu żmii. Jesteś pewien, że w tym rejonie targu oni się nie zapuszczają. Aha. Szukasz... Bo tutaj są ci żołnierze. I oni nadzorowani przez Imperium. Tak, i oni... No właśnie, na sam widok imperialnych tutaj ludzie się trzymają w ryzach. I dlatego można tu w ogóle handlować. Aha, no dobra. Gangi chyba nie lubią Imperium. No shit. Właśnie, to jest ciekawe. Tak, to w takim razie ucharakteryzujmy nasze ścigacze na imperialne. Przemalujmy je na niebiesko i napiszmy Policja. Chyba milicja. A właśnie, kto kupił farbę? Nikt. Gracy! Patrzę na Sandora. A, Sandor chyba, tak? Co? U mnie wszystko jest w porządku. Ale czy Sandor polował na farbę, tak? Nie, ja nie polowałem. Ja polowałem na te... na hełm. Dla Sirony. W degustacji parów. Tak. Kurwa. Ty! Znalazłeś niestety hełm do degustacji kapusty kiszonej. Wow. No nie wiem, no panie, chodzisz po targu i pytasz się, panie, macie hełm do degustacji parów? Co? No taka maska na głowę, która szczękę rozwiera tak, żeby dało się parówę włożyć. Co? No panie, pokażę panu, nie? Oni, wiesz, no... Oni pewnie mają zupełnie inne życie erotyczne, no po prostu, taka rasa. Jesteś generalnie przepędzany z tego, z jednego stragana na drugi. Poczekajcie chwilę. Proszę. To nie wiem, to my skoczymy do tego sklepu, kupimy farbę. No. Nie mówiłeś, że się jeszcze sprawdzę, czy nie ma. Dobra, więc na czym... Szukamy sprzedawcy farby. Znowu, to jest gather information. No, wszyscy szukamy farby i... Farby. No okej, okay. Sandor chyba... Sandor znalazł sprzedawcę farby. A ja byłem blisko. Mam mnóstwo takich farb w puszkach, w sprayu. O, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że ma pan coś, co mogłoby mi się przydać. Mianowicie farba. Czy czarny macie? W ogóle osoba, która cię obsługuje, to taki Mon Calamari o tępym spojrzeniu.
i takich wielkich, wybałuszonych oczach. On tak się ma... Czarny. On tak się spogląda na, za siebie i na takiej półce wielkiej masz zestawy wszystkich kolorów z takim zastrzeżeniem, że są tylko czarne i białe. O. To ja tak jeszcze tylko podnoszę rękę. A nie ma pan eozyny? Albo fojołkowy? Fuksja? Już jest. Greenspan chociaż, żeby był. Indigo, to może kupimy oba, to zmieszamy w szarego. To jest dobry pomysł. No. Mogę wam sprzedać... w sumie albo czarny, albo biały. Oj, panowie, nie pomyśleliśmy. To jest same linium, tego nie powalujesz. Tak jest. To jest ameliniowe. Nie, to słuchajcie, kupmy i białą, i czarną. Zmieszamy, będzie szara. Tak, będziemy szukać na raz, to się zrobi szare. No dobra. Albo pomalujemy na biało i walniemy ten logo naszej firmy. Nie ma fuksji. Hełm do degustacji. No dobrze. Nie, ale może być. W takim razie on wam sprzedaje tak na oko wyjdzie po 4 puszki, 3 puszki czarnej, jedna białej, chociaż no w zależności jaki ma być dominujący kolor. Ja mam pomysł. No. Dodam trochę gówna ze szmaty i zrobię hebanowy. Słuchaj, jak ci wyjdzie test sztuki, to jeszcze jedniesz tam gradient. Z białego w czarny. No. Nie, no to kupuję dwie puszki czarnej i jeden biały. Będę miał taki ładny, ciemny szar. No dobra. Więc tak, każda puszeczka... dwa kredyty. Czyli to łącznie na 3. 2. A na pewno nie ma pan innych kolorów. Na pewno. Mam jeszcze. Tak spogląda pod ladę. W sumie mam jeszcze czarny. O. No to wow. Zawsze coś. No Sandor bierze dwie takie i... Chcecie to pokryć z funduszu operacyjnego, czy z własnej? No z funduszu, wiadomo. Z funduszu. Ale jak mam, że jak będziemy mieli za dużo, to zawsze będziemy mogli używać jako broń. Ej, słuchajcie, a żydzimy? Co masz właśnie, to już nie da się bardziej przeżydzić. Ile to łącznie kosztowało? 24 kredyty. 24, no to ten, no, do... Nie, no nie ma sensu. Sprzedawcy, rusza mu przed oczami ręką, 12 wystarczy. To a ma pan jeszcze rzucie. Smolisty? No to zrób też taki. Okej. Słabo. Jeszcze 26. Nie wiem czemu brzmi mi w głowie jakaś dziwna liczba, ale chyba chce mi moje sumienie podpowiedzieć, że troszeczkę na was zbytnio wyglądacie na taki bied. Za 20 wam sprzedam. O, ale pan jest miły, naprawdę. Jak na tak ogromny asortyment. Jestem bardziej utalentowanym Jedi niż Qui-Gon. On się pytał nie tego człowieka, co trzeba. Znaczy nie tego obcego. Boże. Coś na video. Dobra. Znaczy w ogóle Qui-Gon tam do mnie zastanawia, dlaczego oni mogli całego tego statku sprzedać.
wziąć jakiś tańszy, wymienić po prostu jakiegoś innego, wiesz, gościa na jakiś mniejszy, tańszy za pół ceny i kontynuować swojej podróży, ale nie. A ten filmik Keep on the Worst Jedi Ever to jest dobry. No, no dobra. Wyposażeni w szmaty, kawałek złomu i farbki. Okaże się, że kupiliśmy farby plakatowe. Nie, no to są w sprayu. A. To zaczynam sprayować. No dobra, wracacie do swoich ścigaczy nabytych w sposób co najbardziej subiektywny i sprayujecie, tak? Macie jakieś konkretne wizje? Pewnie. Ślaczki, robię se zebrę. Aha. Zastanawiał mnie, czy w poprzek, czy... Albo nie. Sandor maluje tak, że... Białe trójkąty na czarnym tle, bo mam dużo czarnej. Sandor pół przemalowuje na czarno, a pół na biało, z tym, że taki motyw, że... nie przód czarny, tył biały, czy coś, tylko lewa strona czarna, a prawa strona biała. O! Yuri, to jest wisia. Po środku taki pasek, nie? Po środku się łączą. To jest... Wysłałem ci wizję każdego z tych ścigaczy, tak mniej więcej. Przedstawiam... taki wiejski tuning, tak. No mniej więcej. O jest. No dobra. A ja tego, a ja cały biały, tylko czarny napis. Duos. Taką rejestrację sobie fajnie. No. Tak. O, widzę, że ktoś mi hełm rzucił. Tego szukam. Torian, dałoby się zamontować tak, żeby mi bąbelki leciały, kiedy zapalam tego ścigacza? Się nie dało. Bąbelki? Chciałbyś jeszcze? Mhm. Ja tak pytam. Specjalne paliwo, które będzie wydzielało tęczowy dym, tak? To też by mogło być. Tak. Takie głośniki, które mianują co 5 sekund. Dokładnie. Nie. Dobra. Jedziemy. Najbardziej przerażający gang na odległych rubieżach. O tak. Ja bym się bał. Dobra, jadę moim trójkącikiem zagłady na te. Sandor bierze sobie, bierze z kartonu, gdzieś tam znalazł jakiś karton na ulicy i robi taki stożek i taśmą klejącą na sam środek, na czubek swojego... swojego ścigacza dokleja tu jednorożca. A ja jadę do tych starych tych doków, czy co to tam było, gdzie się kryje ten pan taki. Tam pasowałby jechać. No. Wszyscy tam... Ale ja jadę lepiej. Nieprawda, ja jadę najlepiej, ale jadę za tobą, bo nie znam tego. No dobra, jedziecie w kierunku, który wam podał ten Gorister, bywalec knajpy. Mówiłem, że tam powinniście znaleźć jakiego Warwicka Radena. Wiecie, co mi naszło? Co? Co jeśli żmije tam były przed nami i powiedziały mu o wszystkim, a to jest zasadzka na nas? No cóż, w takim razie... Wpakujmy się w zasadzkę! I z tą radosną myślą jadę dalej. Docieracie na miejsce. No przepraszam, ale... Alina mi się zakrztusił. Dokładnie. No. Tak. Docieracie do miejsca takiej zrujnowanej ulicy nieopodal dużego hangaru, gdzie
No, jest to wyznaczone miejsce, o którym wam wspomina tamten mężczyzna. I tak większość ulic na tej ulicy, znaczy większość budynków na tej ulicy wygląda na podniszczone lub zawalone. Choć żadne z obrażeń nie jest jakieś, prawda, ostatecznie w ostatnich dniach odniesione czy coś, to jest wszystko pozostałości z tych dawnych lat wojny. Jedną część ulicy, na jednej części dominuje taki powoli zawalający się właśnie jakaś taka hala, jakiś magazyn, tak to dziwnie wygląda. Z jednej ze ścian tej frontowej wystaje wrak rozbitego ścigacza pasażerskiego. Wydaje się, że cały magazyn stanowi dla okolicznych taki też zbiór dobrych materiałów budowlanych, ponieważ przez długie lata wymontowywali sobie kawałki ścian, dachu i innych elementów, byle tylko żeby móc zbudować własne schronienia, tym samym odkrywając część wnętrza dla widzów takich jak wy, ale i stanowiąc być może podstawę dla obserwacji ludzi z wewnątrz. No dobrze. Gdzie się zatrzymujecie? To jest taki widok, który widzicie z pewnej odległości. Nie ma kogo za fraki pociągnąć. To co robimy, to na w stylu bardziej stealth, czy może wejdźmy na skopa? Może zróbmy tak, że część, która umie dużo mówić, zrobi to skopa, ale grzecznie, a część, która umie dobrze strzelać, czyli większość z nas, zrobi to po tak ukrytemu. To jest moja predykcja. Czyli masz na myśli, że wysyłamy Durna i Sandora do przodu, a reszta idzie tak. Za nimi. Albo inaczej. Naszych emisariuszy. Albo ja nie umiem gadać. Inaczej zróbmy. Ja się zaczaję, ponieważ umiem się całkiem nieźle skradać. Zaczaję się i zrobię zwiad, jak to wszystko z przodu wygląda. Czy widzę z niej i tak dalej, i tak dalej. Na cichaczu. Po prostu wejdę wokół, poskradam się, popatrzę tu i tam. I wrócę. W jakimś zaułku sobie stanę. To ja zjeżdżam w taką mroczną uliczkę i tam czekam na nią. Czyli po prostu skradasz się tam na cichaczu, tak? Tak, dokładnie. Okej, okay. To będzie twój rzut w takim razie stealtha. Punkt mocy mam? Masz. Ale 19 to jest chyba? No, nie wiem właśnie. Nie wiem, czy więcej. No dobrze. Dobra. Niech już będzie. Mam zresztą improved stealth i hidden movement. Może starczy. No więc wchodzisz tam na luzaku pod te same zawaliska i spostrzegasz, że wewnątrz tego dużego magazynu obok kilku takich dziwnych pojazdów. Jeden to jest jakiś taki kołowy, zawalony częściami starymi. Nie wiadomo, czy jeszcze się porusza. A drugi to jest taki mniejszy ścigacz osobowy. Że tam zmieści się około 6 osób. No i
jest po przeciwnej stronie tego magazynu, zauważasz jakieś drzwi. Tak, z tamtych drzwi wylewa się mętne światło, sugerując, że po prostu prowadzi to na jakieś zaplecze. Natomiast przed tymi drzwiami Warte sprawuje trzech gości. Trzech mężczyzn, tak? Jak są uzbrojeni, jak wyglądają? No więc tak. Wyglądają na dość... dość... dobrze zbudowanych, choć niezbyt łebskich, tak? Jak są uzbrojeni, czy mają insygnia żmij? Nie. Mam na sobie jakieś dziwne, chałupniczo zrobione pancerze. Wątpisz, żeby to dawało im mnóstwo protekcji. Raczej ma na zasadzie no, być może w walce wręcz, co nie, to tam zetrzeć, tak? Natomiast nie ma na sobie oznaczeń żmij. Są muskularni, dobrze zbudowani. Każdy ma przy sobie przy udzie taką kaburę z pistoletem blasterowym. Czyli de facto jakbym wyszedł przed nimi celując w nich karabinem, to może by się przestraszyli i się poddali. To nie jest dobry pomysł. Chociaż raz moglibyśmy być dla kogoś mili. Ale nie wyglądają chyba na takich. Tamci też nie wyglądali na takich, ale my byliśmy dla nich bardziej niemili. Tutaj nikt nie wygląda miło. No dobrze, w takim razie... Mogę nawet ja się poświęcić i z nimi pogadać, najwyżej potem wy wpadniecie i będziecie ich mordować. Dobra, w takim razie wracam się i zdaję raport całej drużynie, jak to wygląda. Jest tam ścigacz, jeszcze tam jeden pojazd i trzech siłaczy. Tak, możemy na nich wpaść i nie wiadomo, co wyleci z tego zaplecza, ze środka, albo możemy... A ja się mogę powołać na ich byłego przyjaciela, ich szefa. I do środka wejść i zobaczyć, co się tam dzieje. Ale będziemy wtedy też... Wadą jest to, że jeżeli dojdzie do bójki, to będziemy otoczeni prawdopodobnie z dwóch stron. Dlatego lepiej zrobić to na raty. Najpierw wybić tych z przodu. Jezus Maria, nikogo nie wybijać! Boże, ja trafiłem do drużyny socjopatów! Też jestem za tym. Zero wybijania, jesteśmy tylko po informacji, a nie żeby kurwa mordować wszystko, co mi się nawinie pod kurwa celowi. Wszystkich zabijać, to nigdy nie zdobędziemy żadnych cennych informacji. Ej, Konor, nie denerwuj się, bo ci wąs odpadnie. Ja po prostu nie chcę zabijać. Więc jeżeli... Nie jestem agresywny. Więc jeżeli chcesz się rozdzielać, to ja bym wszedł do środka mimo wszystko. Też bym tam wszedł. Chyba, że tam. Chyba, że pójdą ludzie, którzy bardziej mówią o tym. A ja najwyżej będę ubezpieczał. To ja ubezpieczam. Wiem, jak tam się podkreś, to będę po prostu stał za plecami. Bo takie standardowe ułożenie, że idzie ten, idzie klient i jego ochroniarz, jest spoko, a reszta mogłaby po prostu stać z tyłu tak w ukryciu i wyskoczyć na tam. Boże, zaczynam. Jezus Maria, po co w ogóle się nie chce ten? No ja też nie wiem po co, ale chcę ich uspokoić, zwłaszcza tego psychopatę, który chce ich mordować. Ale po co, po prostu po co, no? Nie wiem, ja tam... Ten gościu, który nam dawał te informacje, mówił, że... jak się ten nazywa? Ten, co tutaj Warwick. Jest. Warwick. To, że on zerwał kontakty z tym wielkim chatem. No, z wielką tak? parówką, że jej nie lubi, ale że dokładnie. Na pewno wie, jak się do niej dostać, więc trzeba... A mówiliśmy, że wężowie działają razem z tą wielką przyparówką. No, raczej tutaj nie przylecieli.
Więc idziemy tam i po prostu z nim rozmawiamy, koniec, kropka. Tylko trzeba będziemy zapłacić, prawdopodobnie. Albo zrobić coś dla niego, żeby tam te informacje, whatever. Dobra, to trzeba wejść grzecznie, zapytać, zapłacić bramkarzom i do widzenia. No. Dobra, idziemy. Kiedy zbliżacie się tam po raz kolejny, zauważacie, że teraz scena się odrobinę zmieniła. Tylko dodać? No. Zanim tam ruszymy. Wiesz, jak Jedi chodzą z tak założonymi rękawami? Mhm. Wszystko na wszelki wypadek w jednej ręce chowam miecz świetlny, żeby później go tylko włączyć, a nie dobywać go. Dobra. Pomimo wszystko nigdy nic nie wiadomo. Okej, rozumiem. Może okazać się, może uratować kilku osobom życie. Okej. Więc tak, zbliżacie się i pierwsza rzecz, którą zauważa przede wszystkim Torian, który zajął z powrotem miejsce wypatrywacza, to że z tamtych wielkich drzwi na przeciwnej stronie, właśnie na zaplecze, teraz one zostały bardziej rozsunięte. Wyszedł jeszcze jeden z tych mięśniaków, żeby sobie zapalić jakiegoś fajka, z tamtymi się podzielić, więc jest już ich czterech. A czy więcej jeszcze, to nie wiadomo. Natomiast wyszedł taki duży, olbrzymi wręcz droid na trzech nogach się poruszający, z olbrzymimi łapami takimi ciężkimi, industrialnymi, gdzie ma takie szczypce wiesz, na zasadzie przecinaków z plazmowymi palnikami i niesie jakiś kawał złomu na tą ciężarówkę, wrzuca tam ten złom, a potem wraca z powrotem na zaplecze. Nie no, nie będę machał droidom. No dobra, co dalej? Nikt do nas nie podchodzi, jak tam wjeżdżamy? Podchodzicie tam bliżej, tak? Znaczy ja bym tam podjechał, skoro oni nie podjeżdżają. Ja podjadę z tobą, żeby nie było. Wyjadę przez szereg. No to podjeżdżamy. Kiedy wy podjeżdżacie tak oficjalnie, robiąc troszeczkę szumu, zwracacie na tym samym na siebie uwagę tych ochroniarzy, którzy po prostu trzymają na was na oku, odbezpieczają tylko kabury, ale nie sięgają po broń. Odpinają broń w kaburach, ale... W geście pokoju odsłaniam swoje dwa pistolety, żeby nie było, że nic nie ukrywam. Unoszę oczywiście broń, że spokojnie. Unoszę i się zatrzymuję. Znaczy jest broń, ręce. I spokojnie. I się zatrzymuję. No oni... Czekając, aż ktoś do mnie podejdzie, bo w sumie nie będę się tam panoszył. Oni tak spojrzeli po sobie, zainteresowani, co się dzieje. Jeden z nich odszedł na zaplecze. Natomiast tamta trójka stoi w miejscu i wam się przygląda, aż w końcu wyszedł z powrotem tam czwarty. Po chwili dołączyło jeszcze dwóch. Tamtych dwóch zajęło miejsce przy drzwiach, natomiast tamta ta czwórka spokojnie i powoli się do was zbliża. Widząc, że podnosicie ręce i odsłaniacie broń, oni sami nie mają a zamiarów jakichś agresywnych, choć są w stosunku do was ostrożni. Tak się zbliżają, lustrując was. Kim jesteście? No to Dorn tak przemawia, gestykulując dłonią, tak jakby to było jego nawykiem. Chcielibyśmy się spotkać z waszym pracodawcą. Przyszliśmy tu z polecenia i tutaj mówię imię i nazwisko tego pana z knajpy. Raczej z poleceń. Z polecenia, bo... Tak, z poleceń. Nieważne, no.
No i jak się... To brzmi, jak on by nam to rozkazał, ale okej. No właśnie chciałem użyć jakiegoś innego słowa, ale... No, nie... że was polecił, o to chodzi, tak? Tak, tak, coś w tym sensie. Jak się tak spoglądają, obczaili waszą wrę. A w jakiej sprawie? Szukamy od waszego szefa pewnych informacji, które może posiadać. Dalej gestykuluję tą dłonią, jakby to było moim nawykiem. Ale to znaczy ty robisz jakiś... Aha, rozumiem. Nie, tylko przyzwyczajasz. Żeby ewentualnie ten ruch... Rozumiem, rozumiem. Przyzwyczajasz ich bardziej. Mhm. Więc co się zrobić? To jest sprytne. No więc i tak się po sobie spojrzeli. Jeden z nich odszedł z powrotem, poszedł tam na zaplecze, takie długie momenty ciszy, spoglądania się po sobie. Aż w końcu wraca i zza zaplecza wynurza się dziwny mężczyzna. Dewaroniańczyk. Wygląda jak człowiek, to znaczy ma, różni się tym, że ma czerwoną skórę, pozbawiony jest włosów, natomiast z czoła wystają mu takie dwa prominentne, grube rogi. I on idzie w towarzystwie tych dwóch wielkich droidów, bo tam się okazuje, że był jeszcze jeden, robiąc taką obstawę. Jest troszeczkę poddenerwowany, widzicie, że tak jakby coś nim targało, jakieś nerwy zdecydowanie. Podchodzi do was, o dokładnie ten, taki powiedzmy. Podchodzi do was powoli, ale trzyma się za takim kordonem swojej szóstki ludzi, tak? Obstawiony przez te dwa droidy. I oni robią taki mały murek, a on się pyta: to jest Warwick. Co wam potrzeba? Co takiego was do mnie kieruje? Informacje mówicie? Co teraz wam języka w gębie zabrakło? Spoglądałem wymownie na Dormę. Chciałem dowiedzieć, dalej gestykuluję tą ręką. Czy mógłbyś nam powiedzieć, gdzie znajduje się może twój pracodawca? Tak zmrużyło cię, pracodawca. Fu, spłynął na ziemię. Już nie pracuję dla nikogo, tylko dla siebie. O, dlatego użyłem słowa były. A, dobra, to nie usłyszałem. Więc on tak podejrzliwie się wam spogląda. Szukacie Dargi Hata? Tak, szukamy Dargi Hata. Wiecie, co Hatowie robią z ludźmi, którzy im się przeciwstawiają, co? Wiemy. Nie powiedział, że my staramy się go przeciwstawić. No. Chodzi mi o to, że ja się mu staram przeciwstawić. Skoro polecił was Gorister, to pewnie już o tym wiecie. Oczywiście, wiemy o tym. No właśnie. A taki jest problem, że gdybym was zwrócił do Dargi, to prawdopodobnie wy bylibyście wyekwipowani w wiedzy o tym, gdzie jestem i jak mnie można znaleźć. A bardzo by mi na tym zależało, żeby jednak Darga się nie dowiedział. Muszę skończyć tutaj swoją operację, żeby wyrwać się z tej przeklętej planety. Tylko tyle mi na tym zależy. Nie wiem czemu, czy nadal powinniśmy pewne rzeczy ukrywać. Dorn tak się go pyta, czy uważasz, że
Nie, jesteśmy godni zaufania i od jesteśmy godni zaufania robi taki specyficzny gest podczas tej swojej gestykulacji. Mhm. No rozumiem, use the force, tak? Mhm. Przerzucasz? Tak, tak, tak. Jednego force pointa bym wydał. 24, o Jezu. No. No nie, 29, nie narzekaj. No się tak, ale... przygląda. W sumie źle wam z oczu nie patrzy. Z tym, że... Zrozumcie. Potrzebuję się stąd wydostać. W miarę jak najszybciej. Zbieram co tu się da, żeby sprzedać i... wykupić... transport. Ale troszeczkę mi brakuje. Usłużyć transportu. Myślę, że nawet jesteśmy w stanie ci pomóc się stąd wydostać za te informacje. Hmm. Doprawdy. Jak? Od razu powiem, że obietnice mnie nie interesują. Muszę mieć coś namacalnego, coś co zagwarantuje mi ucieczkę. Mi i moim ludziom, znaczy się. Mamy jakiś kontakt z Sironą? No macie koblinki. Mhm. Moglibyśmy go umieścić już na statku. Na statku by nam powiedział, jak mamy się do niego dostać. I zrobilibyśmy swoje. I tyle. Już myślałem, że powiesz, żebyśmy go potem zabili. Na pewno chcesz umieszczać jego i jego ludzi na naszym statku? Nie, nie było o jego ludziach, on mówił tylko o sobie. Nie mówił o swoich ludziach, jakbyś... Że dla niego i dla swoich ludzi. To są jedyni pozostali mu wierni, że tak powiem. Można by sprowadzić po prostu transport rebeliów. Można by zrobić tak, że najpierw jego, a razem z nami wróci reszta jego ludzi. Można by sprowadzić. Jak to, jego skóra jest dla niego najważniejsza, więc jak już będzie na tym statku, to będzie się tu dobrze. A gdyby coś miało nie wypalić, to zawsze już będzie na statku i będzie mógł spieszyć. Bez kogokolwiek. A nie lepiej się zapytać, kiedy skończy tą operację? No. Po prostu. Kurczę, to jest przysługa za przysługę, no. Dobra, a to kończę operację, dzięki, nic nam nie mów. No jeżeli on sobie skończy operację i zarobi, to po co ma nam pomagać? Dokładnie. W sumie. Żeby dorwać chyba gody? Tylko dla czystej zemsty, ale to wątpię, żeby zemsta go korciła bardziej niż chęć ucieczki. Ściągnąć transportowca z komórki rebelii jakiegoś nieuznaczonego, który by ich wszystkich zabrał. Malowanego czarną i białą farbą? Nie wszystkie komórki rebelii mają wymalowany symbol kwiatu. Niektóre szpuglerskie po prostu działają bez tego. Ściągnęłoby się właśnie takiego typowego smugglera, który po prostu przemyciłby ich stąd. Musimy mu dać coś, co mamy w tym momencie. W tym momencie mamy kontakt z Sironą i Sandor tak bierze comlink i... Halo, Banshee. Albo poczucie jego zemsty, ale w to nam nie uwierzy. I próbuje się połączyć z Sironą. No po pewnym czasie udaje ci się połączyć. Ona odbiera. Sirona, witaj tu, kochany. Mamy taką sprawę. Ktoś ma dosyć wygórowaną cenę za ważne dla nas informacje, a mianowicie chciałby z nami się zabrać z tej planety. Ile mamy miejsc na naszym statku? Wolnych. Z wami? No tak, tak poza nami, ile jeszcze wolnych miejsc? Może z dwa. Chyba, że to znaczy teoretycznie można wziąć więcej, gdyby sobie siedzieli i oczywiście
gdzieś tam w ładowni, nie? Na jakiś leżankę. To znaczy ile, żeby nie przeciążać statku? A to nie, to tak, żeby nie przeciążyć, to wiesz, to nawet 50 wejdzie, nie? Rozumiem. Jakby stało jedno przy drugim. Zostań na łączach. I tak patrzy na niego. Skontaktowałem się z naszym kapitanem. Ile ludzi miało być do wzięcia? Tylko moją szóstkę tutaj. Co oferujesz w zamian, jeżeli się stąd zabierzemy? Jeżeli mnie stąd zabierzecie na jakąkolwiek, inną planetę, z której będę mógł mieć dalszy transport sobie, to co chcecie wiedzieć o Dardze? Wszystko. Zabieram momencik i tak zbieram naszą ekipę, takie kółeczko. No panowie, miejsca jest. Miejsca wystarczyło, Sirona by mogła. Tylko pytanie, czy nie będą chcieli przyjąć statku, kiedy będą już w górze. Myślę, że cała szóstka, jeżeli tam pójdzie, to będzie to głupota, ponieważ będą w stanie po prostu przejąć statek i odlecieć. Dokładnie, a my zostaniemy tu sami. Bez znaczy, można by było ich rozbroić, ale wtedy my byśmy musieli. Tak, jest ich sześciu na jedną kopię. A właśnie, więc. Lepiej by było ich. Wziąć tego jednego Ancymona, a resztę zostawić powiedzmy w podzastaw, jeśli są dla niego tak ważni. To nie będzie chciał odlecieć bez nich. Nie, myślę coś innego. Weźmy jednego ze sługusów. Już będzie na statku. A on będzie dowód, że statek istnieje. Z nim kontakt, że ten statek jest, że cały czas jest na orbicie. Że cały czas może przylecieć, go odebrać. To będzie jego zapewnienie, a on sam dalej będzie tutaj, więc jeśli ten coś wykombinuje, to po prostu polecimy z Sironie uruchomić, żeby droid uruchomił skok w hiperprzestrzeń i wysłał sygnał alarmowy do komórek Republiki. Znaczy Republiki Rebelii. To jest dobry pomysł, tylko teraz przedstaw go tak, żeby go nie urazić, żeby nie wyszło, że mamy go za dzikiego, tak, łatwego zasad. Sandor się odwraca. Możemy dać ci zapewnienie w formie... Dasz nam jednego ze swoich ludzi, zabierzemy go na nasz... który orbituje na... orbituje na... Nie. Nie wiem, czy tylko Karto, czy wszystkich. Mi tylko Karto. Chyba tylko mnie. Kiedy dostaniesz potwierdzenie, że jestem, że posiadamy taki statek i jesteśmy w stanie zabrać całą twoją szóstkę, to ty przekażesz nam niezbędne informacje, o czym razem z nami po zakończonej misji udasz się na statek. Bo nie możemy, nie jesteśmy pewni co do twojej osoby, nie znamy cię na tyle dobrze, wybacz, ale jesteśmy tu dopiero nie cały dzień. Dobrze, w takim razie żeby test perswazji twój minus 5. Moment, persuasion, bo mi się to okienko nie otwiera, to drugie, takie minusowe. Liczyłem, nie wiem, że ty dobrze się odezwiesz. A jest, dobra, minus 5. Enzo tak się na was spogląda i mówi tak. Force point. Nic no, z tego. Jak będzie force point? Nic z tego. Jednego z, nie wiem kim wy jesteście, przychodzicie do mnie od tak, znikąd, nagle w bardzo łatwy sposób oferujecie mi rozwiązanie wszystkich problemów i jeszcze miałoby to tak działać, że miałbym jednego z moich ludzi, który dokładnie zna moje położenie i plany wam oddać, co? A potem, a cholera wie, czy wy dla Dargi nie pracujecie, co?
Może byście z niego wyciągnęli informacje, albo sprzedali go. Cholera wie, kim wy mi jesteście. To co ty my to Dargo chcemy zabić. No, tak na śmierć. Połowa ludzi w tym mieście chce Dargę zabić. Tylko, że my pracujemy dla ludzi, którzy chcą go bardziej zabić. Nie mają tego. Słuchajcie. Przede wszystkim my możemy go zabić, jeżeli będziemy wiedzieć, gdzie jest. Powiem wam tak, ja mam już ustawione ze swoimi kontaktami ucieczkę stąd. Potrzeba mi jeszcze około 500 kredytów. Co? 500? Tak. No, opłaty dla wszystkich moich ludzi i dla mnie na wylot stąd do najbliższego świata, na tyle odległego, ale i cywilizowanego, żeby nikt się nas nie czepiał. To znowu zwoływuję kółeczko i ten, co wy na to, żebyśmy mu dali fundusze operacyjne? Możemy mu najpierw dać stówkę i zobaczymy, co on na to. Czekaj, nie. Na stówkę nie pójdzie. Myślę, że 200 kredytów teraz, a reszta jak ten. Jak informacje okażą się prawdziwe. O, to jest tylko bardzo dobry prank, a każdy z nas niech złoży się na stówkę i niech ten fundusz operacyjny zostanie i potem... Tak, ale nie mamy pełnego funduszu, nie mamy pełnych 500, tylko mamy... Dobra, ja dołączę. Ale tu jest z boku 120 kredytów, które żeście zlutowali. No. A to właśnie, spoko. Wytrzymamy. Nie, to może być, to może być. No, dokładnie. Dobra. Zaproponuj. No to podchodzę do niego i mówię. Jesteśmy w stanie dać ci teraz 200 kredytów, a pozostałe 300 dostaniesz zaraz po tym, jak sprawdzimy wszystkie te informacje. No tak się namyślam na tę twoją propozycję. Odwrócił się do swoich towarzyszy i zaczął coś z nimi bardzo cicho uzgadniać. Oni z kolei z nim, prawda, w takiej komitywie, dwójka was obserwuje nadal, bacznie. Coś tam szemrają, aż w końcu z powrotem rozstawili się tej swojej formacji i Warwick stwierdza, to jest fair propozycja i bardzo by nam pomogła. Dobra. No to... Teraz możecie sobie Dorn zrobić test perswazji plus 10 z kolei. Okej. Perswazji 10. Dorn, nasza tutowa karta. 24. Dobra, no i on tak stwierdza, w porządku. Możemy ubić interes. To przekazuję mu te 200 kredytów z funduszu operacyjnego. Słuchamy. Dobra. Ale najpierw chcę wiedzieć, jak umówimy się na odbiór reszty. Jeżeli nie chcesz, żebyśmy... Jeżeli nie chcesz, żebyśmy ponownie tutaj przychodzili, to proponuję, żebyśmy spotkali się w kantynie i podaję mu tą nazwę. Tak po prostu przekażemy ci resztę pieniędzy. Dobra, w takim razie wyślę tam posłańca. Sam się oczywiście tam nie stawię. Oczywiście. Więc on uzgadnia z jednym z chłopaków. I możecie się tam spodziewać jednego Twi'leka. Daję wam jego rysopis. Jest to Twi'lek o takiej pomarańczowo-żółtawej skórze. Starszy, z jednym lekko przypalonym strzałem blastera. Jego się możecie spodziewać. Chudy, chudzielec pewien, który jest naszym posłańcem. No. No, dobrze, rozumiem. Dobra, no to on w takim razie wam
wam tłumaczy. Nawet jeżeli macie jakiegoś datapada, to wam może zaznaczyć konkretnie. No mamy, mamy. Akurat się tak zdarzyło, że mamy. Torian się odzywa po 20 minutach ciszy i tak wyjmuje datapada. Mamy, mamy. Aha. Dobra. To on wyjmuje taki maleńki dysk i prosi o tego datapada. Podajesz mu? No dobra, niech będzie. Tak. Przegrywa ci aktualną mapę całego miasta Zara i tam zaznacza kilka budynków, takie trzy w sumie budynki, które teoretycznie powinny być zawalone według mapy w dzielnicy właśnie kupieckiej, znaczy w dzielnicy giełd konkretnie. I tłumaczy tak. To niegdyś były trzy pałace należące do trzech braci, tak? Mieli swój kartel bankowy neimodiański, zarządzający tutaj najbardziej ceniony w Zarze. Wszystkie trzy pałace są zrujnowane i się zapadły. Ale czego niewiele osób wie, to że ponieważ to byli bracia, mieli wspólny schron, tak? U podstawy tych pałacy leży olbrzymi wspólny budynek, który bardziej przypomina bunkier. To właśnie nim Darga zrobił sobie swoją kryjówkę. Dotrzecie tam zwyczajnie ścigaczami pod same frontowe drzwi. Poznacie je po tym, że są tam ciężkie wrota, takie zjeżdżające w podziemia. Natomiast poznacie je po tym, że starto z nich wszystkie oznaczenia neimodiańskie. Wszystkie oznaczenia neimodiańskie, jakie były tam oryginalne, zostały pościerane, zatarte, ponieważ Hatowi się nie podobało. Będą tam gamorańscy strażnicy, jak kurwa wszędzie przy chatach, ale uważajcie, ponieważ czasami lubią się zmieniać z kilkoma kuarenami. A wiesz, ile jest wejść lub wyjść z tego miejsca? Mi znane są dwa. Jedno oficjalne, drugie zabezpieczone, to jest awaryjne wyjście, którego Darga raz używał, ale niestety nie wiem dokąd prowadzi. Wiem tylko, że prowadzi z jego głównej sali gdzieś do głębokich podziemi na tyły miasta. Okej, okay. No to panowie, mamy to, co chcieliśmy. I uważajcie, ma przy sobie łowców głów. Łowców nagród w sumie. Wielu? Ilu było za twojej, że tak powiem, kadencji? Za mojej było pięciu. Wiem, że kiedy odchodziłem, zostało się ich trzech. Jeden postanowił szukać roboty gdzie indziej, a drugi wyleciał poza planetę na zlecenie. Jest przy nim trójka, ma też trójkę właśnie tych Quaren, którzy wydają się być zwykłymi oficjelami, którym Dardze przy wszystkim akompaniują i wysłuchują jego życzeń, ale tak naprawdę to są zabójcy. Uważajcie na nich przede wszystkim. A w dodatku, jak to chat, ma bardzo duże mniemanie o sobie, jest bogaty i dobrze się chroni.
I jak to hat specyficzny bukiet zapachowy. No to tak, to też zdecydowanie. Jeden z kolejnych powodów, dzięki których już nie chcę się dla niego robić. To co, panowie? Idziemy. Tak, trzeba zabić parówkę. Znaczy wielką parówkę. Ogromną parówkę i do tego paskudną. Nie, no nie będziemy jej zabijać. Na razie spróbujemy naszą przykrywkę. Teraz naszą przykrywkę trzeba znowu aktywować, czyli handlarzy. To pytanie, to na pewno uważasz, że on będzie w stanie nam zaufać, jak przyjdziemy tuż pod jego bazę? No, tak po prostu. Ja bym się bardziej skupił na... Nie, no, już nasze... raczej przykrywka poszła się. No. Poszła w drugą, to nie znaleźliśmy niestety żadnych jego, że tak powiem. Mieliśmy szansę wykorzystać przykrywkę, ale... Ktoś zepsuł. Nie powiem kto. Nie powiem. No. Ale tak, ktoś, tak. Daliśmy się po prostu w bój. Zdarza się. Bo jestem nieokrzesanym seksualnie Sandorem. Fafa rafa. Ale nie, tak szczerze, to najpierw skupiłbym może się na sprawdzeniu tej wyjścia z tej krówki, jeśli jest to możliwe. Chociaż wątpię. Wejścia z po prostu uda nam się... Tego tajemnego wyjścia z kryjówki. A ja bym tam w ogóle pojechał i ono jest na, tajne wyjścia są tajne nie bez powodu. No właśnie. Więc ja bym tam po prostu się przejechał i rozejrzał, tak? Bo wiesz... Czy faktycznie tam jest? Tam lokalizację tego tajnego wyjścia, czy? Nie. Powiemy, że ono jest. On tylko wie, gdzie ono jest od wnętrza, ale sam nigdy go nie używał. Ale prowadzi gdzieś poza miasto, tak? Tak, no w głąb. W głąb czyli... i poza. Czyli to jest dość długie, zgaduję, tak czy nie ma pojęcia. To równie, wiesz, on po prostu wie, jakie jest położenie tego szybu. Bo to jest taki szyb, na którym działa taka szybka turbowinda, powiedzmy. Gdzie ten hat się może załadować i wysłać się, wiesz, niczym pieniądze w supermarkecie, taką rułą, nie? Ślub. Natomiast sam w sobie on nie wie, czy to może prowadzić, wiesz, czy to może 50 metrów za pałac wyjechać i zaraz w jakimś ukrytym miejscu na powierzchnię, czy na przykład na dno miasta, czy w lewo, czy w prawo, gdzie to skręca, to on nie wie. On tylko wie, jaki jest szyb od samego miejsca, gdzie a może udałoby się nam wykorzystać ten jego sprzęt, w sensie naszego rogatego przyjaciela sprzęt. Raczej byłoby to znowu kosztowne i nam nie na rękę zbytnio, jeżeli by nas oszukał. Jest jeszcze jeden taki ten, skoro jak wszyscy wiemy, ten hat jest strasznie tchórzliwy. Właśnie do tego dzielu ten miejsce tej ukrytej, że tak powiem, wyjścia może być bardziej przydatne wtedy, kiedy on by próbował uciec, o ile Dorn zna hatów, a zna ich na tyle dobrze, że nawet nauczył się ich języka, to jest wręcz pewien, że ten hat będzie próbował stamtąd uciekać i to jak najszybciej. Prawdopodobnie nawet nie zastaniemy go w jego sali głównej, tylko będziemy musieli go ścigać. Tak, też mi się to wydaje, ale wyjście z tego tunelu może raczej powinno być przy jakimś statku, tak mi się wydaje. Prawdopodobnie ukrytym, ale raczej wątpię, żeby hat pozwolił, chciał biegać, pełzać. Jakoś niesamowicie długie odległości do jakiegoś statku. Raczej ma to wyjście tuż przez wyjście tego tunelu, a raczej statek tuż przy wyjściu z tego tunelu. Także jeśli go nie dogonimy, to raczej będziemy go musieli śledzić inaczej. A ja bym się tam wziął i dupnął tym wielkim tirem. Dobra, to w sumie ja się tutaj zgadzam z Salarem, że to możemy to już będzie nowy wątek, taki, że możemy zostawić na kolejną sesję. No. Dobra. Okay.